Czy wyobrażacie sobie Państwo dwa miasta wielkości Rybnika, w których wszystkie gospodarstwa domowe zasilane są prądem wyprodukowanym bez spalenia nawet grama węgla? Brzmi mało prawdopodobnie, a jednak takie możliwości daje nowo otwarta farma wiatrowa Marszewo. Przyzwyczajeni jesteśmy, że prąd w naszych domach pochodzi z elektrowni spalających przede wszystkim węgiel. Grupa Tauron, największy koncern energetyczny w naszym kraju, udowadnia jednak, że to rozwiązanie nie musi wcale być jedynym. Uruchomiona farma wiatrowa Marszewo może zaopatrzyć w energię elektryczną 80 tysięcy gospodarstw domowych. To odpowiada mniej więcej dwóm miastom wielkości Rybnika. Produkcja energii elektrycznej jest oparta o technologie węglowe, tak? W związku z tym dywersyfikujemy nasz portfel aktywów wytwórczych, gdzie właśnie dużą rolę, patrząc również w oparciu o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, opieramy o odnawialne źródła energii, czyli mówimy tutaj o projektach wiatrowych, biomasowych, również energetyka. Farma wiatrowa w Marszewie to 41 samodzielnych wiatraków, z których każdy produkuje 2 MW energii. Tym samym jest to trzecia największa tego typu farma w naszym kraju. W sumie jest ich już sporo i to nie tylko na północy Polski. Mamy jedną z farm wiatrowych w Lipnikach, to jest województwo opolskie i o dziwo ta wieczność wcale tam nie jest gorsza. W zasadzie jest porównywalna, bo tak jak podejmowaliśmy decyzję, szukaliśmy lokalizacji, no to naturalnie wydawało nam się, że ten pas nadmorski, który się legitymuje największą wiecznością, jest najbardziej taki efektywny. Dzisiaj trzeba szukać wiatru tak jak żeglarze na morzu. Nie jest jednak tak, że elektrownie wiatrowe całkowicie zastąpią węglowe. Węgiel jest naszym podstawowym surowcem i nasza energetyka po prostu musi się na nim opierać. Powinniśmy dbać o wszystko i wykorzystywać każdą możliwość, które nam stwarza natura, żeby tę energię produkować. Musimy to czynić w sposób wyważony, czyli ten miks energetyczny musi być przygotowany. Farma wiatrowa to jednak nie tylko doskonałe źródło tak zwanej czystej energii, to również duża szansa dla gmin, na których terenach takie farmy powstają. Mogą one bowiem liczyć na korzyści ekonomiczne i to bez negatywnego wpływu na środowisko. Na naszym otwarciu obecny był wójt gminy, dla którego również powiedział, że jest to do niego nowe otwarcie, nowy etap dla gminy. Tutaj będą całkiem interesujące pieniądze z podatków i gmina wyraźnie od strony przede wszystkim władz administracyjnych mówi jednoznacznie. Jest to dla nas nowe otwarcie. Czy takich wiatraków będzie zatem w naszym kraju przybywać? Z pewnością, jednak nie są one w stanie zapewnić energii elektrycznej wszystkim mieszkańcom.